Witam. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać taki motocykl, czyli Kymco CV550. Motocykl ten dostałem dzięki uprzejmości firmy Motorland. Pojechałem po niego do Warszawy, odebrałem i będę go testował. Ale dzisiaj krótka prezentacja na początek. Z danych technicznych to myślę, że najważniejsze dla wszystkich jest moc. 51 koni, 51 albo 53 momentu obrotowego, teraz nie pamiętam dokładnie, różne są dane na stronach. Waga 280 kg z zalanymi płynami, więc jest oczywiście dosyć ciężki. Jak widać, dwa koła z przodu, ale to w końcu trzykołowiec, więc musi mieć dwa koła z przodu. I zaczynając od początku, tutaj mamy dostęp bezkluczykowy. Kluczyk jest tutaj. Taki pilocik, jest też dołączony kluczyk, ale nie wiem, do czego on jest. Mam nadzieję, że do tego, że w przypadku, jeżeli ta bateria tutaj się na przykład rozładuje, to można go jakoś uruchomić, ale ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj żadnego miejsca, w którym można by ten kluczyk włożyć. Więc może ktoś wie, to mi powie, od czego jest ten kluczyk. Dobra. Żeby motocykl w ogóle móc uruchomić, trzeba wcisnąć ten przycisk. Mamy tutaj wyświetlacz, sobie może wsiądę na niego, bo nagrywałem pierwszy raz ten film i zauważyłem, że akurat odbijało się w tym wyświetlaczu niebo i nie było nic widać, więc od początku wyświetlacz. Tutaj mamy kontrolki ABS-u, hamulca parkingowego, postojowego czy ręcznego, jak zwał, tak zwał. Wyżej mamy ciśnienie w oponach, temperatura cieczy chłodzącej. Jeszcze wyżej mamy kierunkowskazy, światła długie. Tutaj kontrolka się podświetli dopiero jak uruchomimy silnik. Olej, jeżeli będzie zbyt gorący, to się też zapali kontrolka. Check engine i oil service. Oil service to pewnie jest kontrolka od przeglądów. Dobra, jeżeli chodzi o wyświetlacz, to dalej jest on kolorowy. Dane, jakie mamy na nim, to prędkość. Akurat teraz widać prędkość i trip A oraz ilość obrotów oraz ilość paliwa. Tutaj możemy sobie tym przyciskiem góra-dół przełączać. Możemy do niego podłączyć telefon przez aplikację i jest też opcja nawigacji, ale ja nie mam telefonu podłączonego, więc tej opcji nawigacji nie mam uruchomionej. Tu jest taki drugi jeszcze budzik. Tutaj wyświetla nam się pogoda, jeżeli jest podłączony. Tu jest zegar. Dobra, wchodząc do menu, trzeba nacisnąć ten przycisk. Co tu mamy? Ciśnienie w oponach. Możemy sobie ustawić podświetlenie od 1 do 5 albo auto. Ja mam na 5 ustawione. Teraz taka ciekawostka. Jeżeli chcemy skasować przebieg dzienny, trip A, trip B, to w Motorlandzie myśleliśmy, że tym się kasuje, ale tutaj się kasuje trochę inaczej. Trzeba spojrzeć na te przyciski. Góra, dół, przechodzimy w dół, trip A, pomarańczowym zatwierdzamy i tu możemy skasować trip A albo trip B, przyciskając dłużej ten właśnie pomarańczowy przycisk. No i to by było tyle, co chciałem powiedzieć o wyświetlaczu. Jechałem w słońcu, jest on jak najbardziej dobrze widoczny. Dobra, zejdę teraz, żeby Wam pokazać resztę przycisków. Tutaj mamy przycisk Mode i on przełącza, aktualnie mam Power Mode, czyli jest pełna moc. Po wciśnięciu Rain Mode się włącza taki program. On, myślę, że jest do tego, żeby ograniczyć trochę moc tego pojazdu. Jeżeli na przykład jezdnia, ulica jest mokra, żeby nie wpaść w jakiś poślizg,
chociaż on z tego co wiem ma kontrolę trakcji, no ale są takie dwa programy. Dobra, co mamy dalej? Tempomat, wciskając tempomat, pojawia się ikonka tempomatu. Tutaj ustawiamy, jeżeli rozpędzimy się do stówki, wciskamy set i już tą stówkę trzyma. Później można góra-dół sobie regulować tą prędkość. Kierunkowskazy. Nie wiem, czy słychać ten dźwięk. Jest taki dźwięk przy łączeniu kierunkowskazu. Wyłączamy tym oto szarym przyciskiem. Co tu jeszcze? Tutaj mamy ukryty przycisk od podgrzewanych manetek. Tutaj gdzieś jest lampka, która informuje o tym, że grzane manetki są włączone, ale one nie są potrzebne, bo jest ciepło aktualnie, ale na zimniejsze dni jak najbardziej może się to przydać. Bo możemy komuś mrugnąć, że stoi policja. Klakson nie używałem. Dobra, działa. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Na drugiej stronie mamy tak. Tu te przyciski do nawigacji w menu. One też są do nawigowania, jak podłączymy telefon. Tu mamy oczywiście awaryjne wyłączanie zapłonu. Tu są przyciski blokady. Tutaj włączamy światło awaryjne. Może pokażę, jak one świecą. Bo oświetlenie jest w pełni LED-owe. Tak to mniej więcej wygląda. To są światła pozycyjne aktualnie włączone. Tu wyłączamy. Lepiej nie za mocno, bo tu jest przycisk do uruchamiania, przycisk zapłonu. Co jeszcze? Tutaj, jak już wspominałem, jest hamulec postojowy albo ręczny. Jak zwał, tak zwał. Tutaj się załącza blokadę. Wciskając ten przycisk, przytrzymujemy. Blokada przedniego zawieszenia się uruchamia. Tutaj ją wyłączamy. Ona też się automatycznie wyłącza po osiągnięciu bodajże 2000 czy 2200 obrotów oraz po osiągnięciu tam jakiejś prędkości, chyba 5 km na godzinę. Jak widać, jest też stopka centralna, więc no bez problemu tutaj motocykl postawimy gdzieś, żeby stał sobie stabilnie. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy przycisk do otwierania kanapy. Otwieramy sobie kanapę. Mamy mały schowek, niewielki na jeden kask. Tutaj otwieramy sobie w tą stronę, czy w tą wlew paliwa. Później po zatankowaniu zamykamy kanapę. Również zamykamy. Na kanapie jest oparcie regulowane. W taki sposób wracamy do tego, co było wcześniej. Kanapa spora. Tutaj mamy kanapę dla pasażera, też sporą, uchwyty, oparcie dla pasażera. W to miejsce można zamontować kufer centralny, no ale w takim przypadku pozbywamy się miejsca dla pasażera. Są też podobno dostępne akcesoryjnie kufry boczne. I ja nie sprawdzałem ani kosztu tych kufrów, ani nie widziałem, jak ten skuter wygląda z zamontowanymi kuframi. No ale jest to na pewno jakaś ciekawa opcja do turystyki tym skuterem. Moc ma taką, że bez problemu do turystyki takiej dalszej ta moc wystarczy nawet dla wybrednych. Co dalej? Opony firmy Maxxis, z przodu jak i z tyłu. Z przodu opona 110x70, 13 cali. Z tyłu opona 160x60 i cali 15. Z przodu mamy dwie tarcze hamulcowe z ABS-em. Jak widać, albo i nie widać. Z tyłu mamy również tarcze z ABS-em. Spory wydech. Dwie końcówki. Dlaczego dwie? No bo silnik jest dwucylindrowy. Z takich ważniejszych rzeczy tutaj mamy przycisk hamulca nożnego. I tak jak tutaj mamy hamulec przedni, z drugiej strony mamy hamulec tylny. Jak widać, z regulacją.
to wciskając ten pedał uruchamiają się hamulce przednie i tylne jednocześnie. Lusterka tutaj jest taka czacha, ja nie jestem za bardzo przyzwyczajony do jazdy. Jeżeli obracam kierownicą, a lusterka są na swoim miejscu, to jest to dla mnie trochę dziwne, ale to myślę kwestia przyzwyczajenia. Szyba z przodu regulowana. Nie jest to elektryczna regulacja, ale manualna. Kluczem się odkręca i reguluje. Szyba jest dosyć wysoka, więc do jakiejś szybszej jazdy myślę, że będzie przydatna. Dobra. Obejrzę sobie tak jeszcze, czy o czymś przypadkiem nie zapomniałem. Chyba powiedziałem wszystko z takich rzeczy, które chciałem opowiedzieć, więc powinniśmy teraz przejść do odpalenia, żeby posłuchać wydechu, bowiem wydech jest, ma naprawdę bardzo fajny basowy pomruk. Jest bardzo przyjemny. Włączamy ten przycisk. No i tutaj w skuterach trzeba pamiętać, że żeby włączyć zapłon, to trzeba jednocześnie nacisnąć hamulec i zapłon. Silnik się odpala od razu, bez żadnego problemu. Chodzi równiutko. Ja na początku, jak wsiadłem obok siedziby Motorlandu, to chciałem odpalić i nie szło. No, zapomniałem, że jednocześnie też trzeba trzymać hamulec. Dlaczego? Nie wiem, tak po prostu jest. Jak ktoś wie, to niech się podzieli. Dobra, teraz posłuchamy wydechu. Tyle myślę wystarczy. Nie będę gazował, bo on nie ma takiej opcji, jaką miał Piaggio. Może go wyłączę. Piaggio miał czujnik zajęcia kanapy, czyli dopóki nie usiadło się na kanapę, to nie można było odkręcić manetki. Znaczy manetkę można było odkręcić, ale nie można było przygazować. No tutaj on stoi na takim gruncie, że pewnie jakby stał na twardym, to koło by było z tyłu uniesione i można by tam trochę gazu dodać, ale stoi gdzie stoi. Ja lubię stawać w lesie, więc no nie będę gazował po prostu. Mam nadzieję, że opowiedziałem wszystko to, co chciałem opowiedzieć w mojej prezentacji. Myślę, że pokazałem Wam go z każdej strony, może jeszcze raz go obejdę. A wiem, jeszcze chciałem światło pokazać. Dobra, to jeszcze trzeba go raz uruchomić. Światła rzecz ważna. To są światła mijania, oczywiście LED-owe. Załączymy jeszcze długie. Zobaczyć, czy jest jakaś różnica, czy nie ma. Jakaś jest. Dobra, ja jadę w ciągu dnia, więc świateł nie sprawdzę. A teraz przechodząc do testu, co chciałbym pokazać w tym teście, no to przede wszystkim kwestie praktyczne, bo techniczne, no to można by opowiadać i opowiadać o zawieszeniu. Tam Kymko ma jakieś patenty w tym zawieszeniu, swoje własne, ale ja o tym nie będę opowiadał. Ja się skupię na wrażeniach z jazdy. Chciałbym Wam pokazać również w praktyce, jak ten motocykl jeździ. Oczywiście pokazać tak, jak będę potrafił i na tyle, ile mi się uda. Opowiedzieć o kulturze pracy silnika, o hamulcach, o wszystkich takich kwestiach, które są ważne dla osób, które może zastanawiają się, żeby taki pojazd sobie zakupić. A kupujcie, bo jeżeli kupicie z mojego filmu, to mam 5% od każdego motocykla. Ja oczywiście żartuję. Ja nigdy na takie coś bym nie poszedł, bo ja od początku na moim kanale stwierdziłem, że o motocyklach, które posiadam i którymi będę w ogóle jeździł, będę mówił zawsze swoją opinię prawdziwą, bez żadnego ściemniania, koloryzowania, więc no myślę, że możecie mieć pewność, że no, jeżeli ten motocykl ma wady, to ja o nich powiem, jeżeli ma zalety, to również o nich powiem, bez żadnej ściemy. I to by było na tyle. Dobra, ja jadę dalej.
a z Wami się żegnam. Jeżeli o czymś zapomniałem, to postaram się dopowiedzieć już w teście, ale myślę, że wszystko na tej prezentacji powiedziałem. Dobra, żeby nie przedłużać, pozdrawiam wszystkich i widzimy się na filmie testowym. Pozdrawiam.